Moi drodzy, słuchacie audycji odcinek specjalny, a naszym telefonicznym gościem jest Michał Ratajczyk. Cześć Michał. Cześć, dobry wieczór. Michał Ratajczyk to, słuchajcie, kierowca wybitny, trzeci kierowca rajdu Barbórka Warszawska, także trzeci na kryterium Karowa, ale te osiągnięcia na rajdzie Barbórki Warszawskiej, ale także na kryterium Karowej w historii swoich osiągnięć ma nawet i lepsze. To także wicemistrz Polski górskich samochodowych, mistrzostw Polski, kierowca wybitny, co udowodnił po raz kolejny podczas właśnie minionego weekendu. I słuchaj, myślę, że możemy Cię pogratulować, gratulować w imieniu naprawdę ogromnej rzeszy kibiców, dla których w pewnym sensie byłeś objawieniem tego rajdu i to był po prostu fantastyczny start i fantastyczny pokaz waszych umiejętności. Bardzo, bardzo dziękuję za super miłe słowa. Myślę, że zaskoczenie było przede wszystkim zmiana samochodu w naszym wykonaniu. No to było ogromne zaskoczenie, zdecydowanie. I przez to troszeczkę więcej uwagi udało się ściągnąć na siebie, więc no nie no, start był dla nas fantastyczny. Wszystko szło zgodnie z planem, a nawet lepiej. Nie dało się chyba w takich marzeniach, można powiedzieć, ale też no, marząc realnie, tak powiedzmy, to twój debiut, wasz debiut w samochodzie klasy R5, prawda? Tak, dokładnie. Bardzo późno postanowiliśmy zmienić samochód, to dosłownie parę dni przed imprezą. Jeszcze we wtorek testowaliśmy Mitsubishi Lancerem. Mhm. Niestety ciągle mieliśmy problemy ze skrzynią biegów. Może stety, słuchaj, z perspektywy czasu, prawda? Może stety, to prawda, warunki na rajdzie były takie, że Mitsubishi na wcale nie byłby gorszym wyborem. Mhm. No taki, myślę, ciekawy występ, ale oczywiście samochód klasy R5 jest takim magnesem, który przyciąga także uwagę i wtedy no, możemy powiedzieć, że można się porównać do w miarę zbliżonych konstrukcji, którymi startowało wielu twoich konkurentów, waszych konkurentów i myślę, że to też no, pewna mobilizacja i zmiana samochodu i start, debiutancki start samochodem klasy R5 zakończony na podium takiego rajdu przy takiej konkurencji, no to myślę, że nie jeden kierowca naprawdę z ogromnym doświadczeniem takich debiutów by sobie tylko mógł życzyć. No, oczywiście to było dla nas też wielką przyjemnością móc się porównywać w bliźniaczej konstrukcji z całą, z całą stawką tak naprawdę. Nie pamiętam dokładnie ile było tych samochodów klasy R5, ale było ich bardzo dużo. Mhm. Więc to też spowodowało fajną rywalizację na dokładnie takich samych sprzętach, w tych samych warunkach. I powiedz, jak się jeździ po ogromnych doświadczeniach z samochodami klasy R5, bo zapomniałem dodać, że jesteś miłośnikiem marki Mitsubishi, a konkretnie modelu Lancer, prawda? Tak jest, no jestem wielkim fanem od wielu, wielu lat, tak. W zasadzie od kiedy jeżdżę. I jesteś niesamowicie wierny, prawda, tej marce również. Jestem niesamowicie wierny i dalej twierdzę, że to jest świetna konstrukcja. Mhm. Troszeczkę już stara, ale wspaniała. Za to no, samochodem klasy R5 jeździ się i łatwo, i trudno. Mhm. Łatwo z tego względu, że bardzo łatwo jest jechać szybko. Mhm. Straciliśmy połączenie, ale zaraz spróbujemy, moi drodzy, odzyskać połączenie z Michałem Ratajczykiem i za chwilkę, mam nadzieję, Michał wróci do nas. Moi drodzy, i wracamy z rozmową z Michałem Ratajczykiem. Takie są uroki, oczywiście, rozmów na żywo i taką rozmowę właśnie prowadzimy z Michałem Ratajczykiem. Michale, jesteś z nami? Witam ponownie. No słuchaj, to połączenie może się zachowało tak jak skrzynia biegów w twoim Lancerze przed rajdem, prawda? Dokładnie tak, dokładnie tak. Nie wiadomo co, ale coś tam nie zagrało, prawda? Dokładnie. Więc wracając do odpowiedzi, samochodem klasy R5 jeździ się z jednej strony super łatwo, ponieważ bardzo łatwo jest jechać szybko i poprawnie, ale bardzo trudno jest jechać nim bardzo dobrze. Dobrze tak, a bardzo dobrze nie. I wydaje mi się, że doświadczenie tutaj na pewno jest kluczowym elementem, żeby poznać możliwości takiego samochodu i obsługę takiego samochodu, żeby pojechać naprawdę dobrze. I teraz z perspektywy czasu po analizie rajdu widzę, że tych błędów było też bardzo dużo
no jakby trzeba po prostu jeździć takim samochodem i trenować. Tak jak wszędzie, to doświadczenie jest potrzebne i jazda bardzo dobrze, albo też niezwykle dobrze, jazda perfekcyjna, to bicie się z mistrzami, prawda? To bicie się o drugą, o pierwszą pozycję. To jest przede wszystkim, może z jednej strony tak, ale zawsze przed rajdem moim osobistym celem jest rajdem czy wyścigiem pojechanie najlepiej, jak tylko będę potrafił i na tak zwanym limicie wyścigach górskich jest to przede wszystkim no jakby bardzo wczesne dawanie gazu, bardzo mocne używanie wąskich tras. Naprawdę tam mamy możliwość robienia tego na dosłownie parę centymetrów od band czy od końca asfaltu. W rajdach nigdy czegoś takiego nie ma, więc to jest taka duża różnica, ale też przed takim startem zawsze mamy jako założenie pojechać na maksa. I zawsze jak jest brak doświadczenia czy brak przetestowania, pojawiają się problemy z tym, ale tym razem no i tak jesteśmy bardzo zadowoleni z naszego performance'u i z tego, że udało się oswoić jakoś w miarę ten samochód w tak krótkim czasie. No, ale to skromne bardzo powiedziałeś, słuchaj, udało się perfekcyjnie poskromić ten samochód i udało się naprawdę pojechać fantastyczny rajd. Nie zapominajmy, że no, do ludzi, którzy licząc sam rok 2020, Miko Marczyk dosłownie sekunda z małym ułamkiem przed wami na kryterium ulicy Karowej, no to kierowca, który naprawdę kilkanaście startów tym samochodem zaliczył w tym roku, więc naprawdę fantastyczny wynik, fantastyczny rezultat, ale powiedziałeś, Michale, że Lancerem także można by wysoko i dobrze pojechać na tym rajdzie. Czy ta trasa, tegoroczna trasa tego rajdu sprawiała, że Lancer byłby również konkurencyjny według ciebie? Tak, zdecydowanie tak. Przede wszystkim warunki to sprawiały. Było sucho, co powoduje, że Lancery o dużo większych mocach od R5-ek. Może nie od wszystkich, które startowały w tym rajdzie, ale od znakomitej większości. Potrafią bardzo dużo odzyskiwać na prostych, a nie tak wiele tracić już w zakrętach. Więc to był wyjątkowy drugi w historii, którą ja pamiętam, w sensie z moich startów, rajd Barburka, w której były tak suche i przyczepne warunki. Taki ciekawy rajd, można powiedzieć, ale rajd, na którym skupia się uwaga wszystkich kibiców, wszystkich tych, którzy no, sporty motorowe kochają, bo no, startują też zawodnicy znani z rallycrossu, z rajdów samochodowych, właśnie z rajdów płaskich, ale także z wyścigów górskich i tutaj jesteś przedstawicielem tej dyscypliny, ale no, kibice nie ukrywali i też na wielu forach pisali: Michale Ratajczyku, my chcemy cię zobaczyć w starcie, na przykład w jednej z rund rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Powiedz, czy coś takiego, czy taki scenariusz jest w ogóle możliwy do wykonania? No, jakby co roku szukamy partnerów, szukamy sponsorów, którzy by dali nam szansę takich startów. Jest to dyscyplina dużo droższa od wyścigów górskich, więc oczywiście, że chcielibyśmy się zmierzyć w rajdach samochodowych. Mieliśmy podczas naszej historii z Jędrzejem jakby robienia różnych licencji w tym rajdowej. Starty również w rajdach, to były Mistrzostwa Śląska. Bardzo fajnie się tam bawiliśmy. To doświadczenie, chociaż nie jest takie bogate, ale też startowaliście oczywiście poza Barburką Warszawską i tutaj to należy naszym słuchaczom także przypomnieć, że no, myślę, że doskonale się i w jednej, i w drugiej dyscyplinie odnajdujesz. To na pewno tak jest. I jakby obie te dyscypliny są fajne, to prawda. Serce moje jest mocno przy wyścigach górskich. Przede wszystkim z racji na konstrukcję i na te Mitsubishi Lancery, które są ekstremalnie mocne i ekstremalnie szybkie. Słuchajcie, no mamy tam do czynienia z przyspieszeniami rzędu 3,5 sekundy od 100 do 200, a nie od 0 do 100. Więc jakby są to wielkie emocje i wielka adrenalina. No w zasadzie w całym zakresie, prawda, ten samochód przyspiesza niesamowicie. Przepraszam? Ten samochód przyspiesza w całym zakresie niesamowicie, prawda? W całym zakresie. Tak. Jeździmy tam do prędkości 250 paru kilometrów na godzinę i niezależnie od momentu dodania gazu zawsze jest ekstremalnie wgniatający fotel. Więc
Więc jest to wspaniałe. W rajdach są zupełnie inne rzeczy, które uzależniają i ta jazda po prostu po zmiennej nawierzchni w bardzo różnych warunkach, po bardzo różnych drogach. Jest też wspaniało. No dobrze, to za chwilkę też spróbujemy sobie porównać troszeczkę i samochód, ale także konstrukcje wyścigowe z konstrukcjami rajdowymi. Już po części to też uczyniliśmy. Powiedz, jak spisał się twój pilot podczas tego rajdu? Jędrzej Szcześniak? Przepraszam, znowu tutaj coś mam drobniutkie problemy. Dobrze. Michale, jak spisał się podczas tego rocznego rajdu twój pilot Jędrzej Szcześniak? Fantastycznie. Naprawdę, naprawdę. Naprawdę fenomenalnie. Nie popełnia żadnych błędów podczas pilotażu. Świetnie kontroluje nad emocjami w samochodzie. Mhm. Zarówno kontrolując mnie, jak i to, co tam na rajdzie piloci właśnie robią. Więc jakby współpraca rajdowa z Jędrzejem jest naprawdę super. I to też fantastyczny kierowca, prawda? Kierowcami wyścigowymi, dokładnie. Myślę, że dobrze rozumie to, co kierowca chce także usłyszeć, bo no, na wyścigach nie słyszycie pewnych komend i tutaj jedzie się bardziej, można powiedzieć, na to, co widzicie podczas wyścigów samochodowych, a w rajdach no troszeczkę trzeba na słuch jechać zdecydowanie i to jest ta różnica chyba największa pomiędzy tymi dyscyplinami. Tak, jak najbardziej. To jest największa różnica między tymi dyscyplinami, ale też znajomość jakby możliwości samochodu, fizyki samochodu sportowego bardzo pomaga Jędrzejowi właśnie również w pilotowaniu. A nie stresuje się, słuchaj, nie ma takich momentów, że to jednak musi być stresujące dla kierowcy. Nie wiem, czy ty byś chciał usiąść na przykład na prawy fotel do jakiegoś bardzo szybkiego kierowcy podczas rajdu samochodowego? Też nie wiem, czy bym chciał. No nie. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale nie, on się jak najbardziej nie stresuje. Parę razy mnie studzi, więc jakby czuję, że coś może być już troszeczkę za ostro pojechane, ale nie, jak najbardziej nie stresuje się i czerpię również z tego bardzo dużo przyjemności. Słuchaj, przechodzimy do górskich samochodowych mistrzostw Polski, tytuł wicemistrzowski w tym sezonie. Jak oceniasz swoje starty w sezonie 2021? To był w sumie najtrudniejszy sezon dla mnie, ponieważ tak naprawdę no, miesiąc czy dwa miesiące przed rozpoczęciem sezonu zaczęliśmy przygotowywać nasz nowy samochód. W wyścigach górskich w tej klasie najwyższej, najmocniejszych samochodów, to są samochody, które no, są niesamowicie wyżyłowane i wymagają, że tak powiem, objeżdżenia i wyeliminowania chorób wieku dziecięcego. Więc początek sezonu był dla mnie mocno trudny. Bardzo dużo awarii, bardzo dużo niedojechanych wyścigów, po czym pogoń za Danielem Stawiarskim. No nie udało mi się, doszedłem go na jeden punkt, ale tak czy siak jestem zadowolony, bo z tych wyścigów, które udało mi się ukończyć, wygrałem 7 na 10 z nich, więc nie był to tak bardzo zły sezon, ale bardzo zły pod kątem stresu jakby na początku sezonu, bo uwierzcie mi, przygotowania paromiesięczne, jakby też z wyścigu na wyścig, to w ogóle tace nie stygną. To jest non-stop, od A do Z, wszystko wyjmowane, wsadzane, usprawniane, żeby wyeliminować te problemy. I takie niedojechanie na przykład żadnego podjazdu podczas weekendu wyścigowego bardzo mocno psuje nastroje i psychikę. No zdecydowanie powoduje, że traci się tak troszeczkę zaufanie do tego sprzętu, którym przecież mówimy tutaj oczywiście o rywalizacji, pięknej rywalizacji sportowej, ale także to jest sport niesamowicie niebezpieczny. Chodzi mi o wyścigi górskie. Nie uważam, że to jest jakoś właśnie najniebezpieczniejszy z tych sportów samochodowych, ale trasy podczas wyścigów górskich są bardzo dobrze zabezpieczone. Miejsca newralgiczne są też wygradzane, zabezpieczane. Podczas tras, które są połączone z rundami Mistrzostw Europy, bądź takimi, które mają homologację dla formuł, te trasy są praktycznie całe zabezpieczone barierami.
każdym jakby niebezpiecznym miejscu, co daje dosyć dużo komfortu i nie daje jakiegoś takiego poczucia wielkiego ryzyka. Kochasz Mitsubishi Lancera, samochód czteronapędowy, ale czy w wyścigach górskich na przykład chciałbyś się spróbować czy chciałbyś startować regularnie za kierownicą samochodu, który jest napędzany na przykład tylko na jedną oś, albo też samochodu pozbawionego dachu, czyli starty jakimś bolidem, które niestety w Polsce nie są mocno popularne? Wielokrotnie nad tym się zastanawiałem, przede wszystkim pod kątem samochodu otwartego, czy jakiejś formuły, czy bolidu. Bo to już takie pełne szaleństwo, prawda? Niesamowite, ale wydaje mi się, że bałbym się tym szybko jechać. To już naprawdę jest zarezerwowane dla bardzo odważnych ludzi. Tak, i takich, którzy sobie są w stanie przestawić pewne rzeczy, prawda, w takim myśleniu w ogóle o jeździe wyścigowej, gdzie ta przyczepność mechaniczna, szczególnie w tych mniejszych prędkościach, tak z wieloma zawodnikami miałem okazję rozmawiać, powiedzieć, że trzeba uwierzyć w aerodynamikę, a to wcale nie jest takie proste. No, dokładnie. Trzeba w nią uwierzyć i tak naprawdę też w tym roku się pierwszy raz spotkałem z wielkim problemem aerodynamicznym. Słysząc wcześniej wielokrotnie właśnie, że tak się może wydarzyć. Nigdy nie miałem takich problemów, albo jeździłem samochodami niższej kategorii, też Lancerami, ale z podstawową fabryczną aerodynamiką. Więc tam jakby tylko opierałem się na przyczepności opony i tego, co zawieszenie było w stanie mi dać. A już właśnie w grupie Open ta aerodynamika już zaczyna działać. I w tym roku, budując tą naszą nową konstrukcję, spotkaliśmy taki problem w Limanowej. Sytuacja była tak hardkorowa, że wychodząc z wszystkich najszybszych zakrętów na trasie w Limanowej, gdzie się z nich wychodzi, myślę, że nawet i ponad 200 na godzinę, 100 po niektórych, dodając gazu przy tak dużej mocy, dociskało mi dodatkowo tylną oś, tak to zawsze wygląda. Tylny spoiler był nowy, większy, który jeszcze bardziej to powodował, a przód miał zdecydowanie za mało aerodynamiki i wyobraźcie sobie, że przy 200 na godzinę przy dodaniu gazu wypurzało mi auto na bariery za każdym dodaniem gazu na wyjściu. I wtedy właśnie się spotkałem z dużym problemem aerodynamicznym. Rzeczywiście taka rozbudowana aerodynamika, to jest skomplikowana sprawa, prawda? To nie jest, można w pewnych sytuacjach troszeczkę przedobrzyć, jeżeli chodzi o rozkład tej aerodynamiki na dane oś, ale rzeczywiście uwierzyłem, że to działa, prawda? Przy 200 na godzinę, to już nie ma żartów. To już nie ma żartów, dokładnie. Trzeba na pewno to przetestować. Najlepiej testować takie rzeczy na torze wyścigowym. Ale nie mieliśmy niestety czasu. Tak to zazwyczaj bywa z sezonami. I ten sezon też myślę, że był sezonem bardzo intensywnym, prawda? To nie był sezon, w którym było odwołanych wiele imprez, tak jak to stało się w sezonie 2020. Myślę, że ten sezon wszystkim zawodnikom, nie tylko w motorsporcie, dostarczył wielu emocji, ale także wiele stresu. Tak, zdecydowanie. Sezon był bardzo, bardzo intensywny. Jakby też się bardzo cieszę, że tych wyścigów było tak dużo. Każdy zawodnik co lat najczęściej startował, bo to był po prostu pecha. I bardzo fajnie, że się udało tak dużo tych wyścigów pojechać. Jeszcze dodatkowo nam doszła impreza zagraniczna na koniec sezonu. Fantastyczny sezon pod tym kątem. Właśnie jak oceniasz takie zamknięcie sezonu taką właśnie imprezą, takim spotkaniem mistrzów? Byłem już trzy lata temu. Co dwa lata jest organizowana taka impreza, ale z racji koronawirusa jeden rok był przestępny, nie odbyła się, więc w pierwszym możliwym terminie została zorganizowana i uważam, że to jest naprawdę fantastyczna rzecz. Nie dość, że to jest jakaś opcja na start w reprezentacji Polski, co jest rzadkością w wypadku sportów motorowych. To jeszcze niesamowita obsada, spotkanie z zawodnikami, którzy święcą sukcesy w krajach, do których my nie docieramy z naszymi samochodami. I tylko tak naprawdę oglądamy siebie nawzajem i
nie mamy możliwości konkurowania ze sobą. A tutaj właśnie jest to taka impreza, gdzie się wszyscy spotykają i walczą. I w ładnych, ciepłych warunkach to też jest istotne, prawda? Kiedy już u nas w kraju no, było troszeczkę chłodniej, no to można odwiedzić takie ładne zakątki Europy, w których no, po prostu jest cieplej. Dokładnie tak. Piękna sprawa. Dokładnie tak. Piękna sprawa. W tym roku te zawody odbyły się w Portugalii, w miejscowości Braga. Fantastyczna trasa, niesamowita organizacja. Słuchajcie, no na mecie trasy był wyjątkowo na mecie trasy był park serwisowy. Zawsze jest jakby przed startem. Tutaj był na samej górze. Bardzo, bardzo zabytkowy i z pięknym kościołem, no jakby fantastyczne miejsce i z niesamowitym widokiem. Z takim gigantycznym tarasem, gdzie na horyzoncie było widać jeszcze ocean. No po prostu niesamowite miejsce na ściganie. Można powiedzieć jak z takiego kiczowatego obrazu, prawda, że wszystko praktycznie w tym miejscu było, prawda? I samochody wyścigowe, i ocean, i góry, i piękne trasy, po prostu wszystko, więc... Dokładnie. Piękna sprawa, no i warto walczyć, żeby się w takich miejscach pojawiać. A czy jest kierowca, któremu kibicujesz w Mistrzostwach Europy, z czołówki Mistrzostw Europy? Wyścigów górskich? Tak, wyścigów górskich. Zdecydowanie jakby kibicuję i przyglądam się wspaniałej walce między dwoma największymi tytanami i najwspanialszymi kierowcami wyścigów górskich mistrzostwach Europy, czyli Simonowi Fagiolowi i Christianowi Merniemu. I komu kibicujesz? Fagioli czy Merni, słuchaj? Ta walka wygląda tak fantastycznie, że naprawdę nie mam tu faworyta, tylko po prostu patrzę, jak to wygląda. No naprawdę, chłopaki, zbliżałem się do takich limitów, że to jest aż niesamowite. I wiesz co, jest niesamowite, że w zasadzie z roku na rok i bardzo często no, następuje bicie kolejnych rekordów danych tras, prawda? I wydaje się, że pewne rzeczy są już niemożliwe, że pewne bariery są niemożliwe do przeskoczenia. No i wtedy zjawia się Merli, gryzący Fagioliego, a Fagioli no, cały czas na topie utrzymuje się od wielu, wielu lat przecież. Niesamowita walka, po prostu dobrze się to ogląda. Dokładnie, no w tym roku chyba już Christian Merli był górą, ale no to jest jakby to jest coś zupełnie innego od tego, co można spotkać w samochodach. Wyobraźcie sobie, że na trasach wyścigów górskich przyklejają sobie takie małe karteczki, takie jak do zeszytu, żeby sobie tam oddzielić strony, które wyznaczają im dokładny punkt skrętu. Jadą tak szybko i są zakręty ślepe, że potrzebują takich malutkich wskazówek. Takich podpowiedzi. Tak. I to jest bardzo śmieszne, bo tych samochodów, tych bolidów najwyższej klasy jest parę i każdy ma swój kolor. I tak jadąc, zapoznając się z tą trasą, można sobie obserwować. O, ten wcześniej skręca, ten później. No bardzo, bardzo jest to ciekawe. No to jest ciekawe. Myślę, że każdemu możemy polecić, żeby wybrał się kiedyś na Mistrzostwa Europy w wyścigach górskich i zobaczył na własne oczy, bo to są widoki niezapomniane. Pamiętam mój pierwszy raz na wyścigach górskich na Mistrzostwach Europy, kiedy no, przemyka właśnie no, tego typu pojazd bez dachu, tak go nazwijmy. To naprawdę tego się to trudno wyprzeć z pamięci, trudno o czymś takim zapomnieć, prawda? Tak, dokładnie. Bardzo wszystkich zachęcam. Zapraszam na takie widowisko. Co roku wyścig w Limanowej jest wyścigiem również Mistrzostw Europy. Jest to fantastyczne widowisko i atmosfera podczas wyścigów górskich ze strony kibiców jest też zupełnie inna i fantastyczna. Michale, pytanie o przyszły sezon, o sezon który spędzisz w górskich samochodowych mistrzostwach Polski, czy też masz inne plany? Prawdopodobnie spędzę go w GSMP, dokładnie. Samochód, z którym jechałem w tym roku, przepraszam, przechodzi kolejną ewolucję. Będzie dużo mocniejszy, zbliży się do jakby już potencjału najszybszych samochodów w Europie. W tym momencie dalej to było auto grupy drugiej, a nie grupy pierwszej, czyli tej drugiej najszybszej grupy. W przyszłym roku już będzie pełnokrwistym, topowym samochodem, więc mam wielką nadzieję, że
że będzie mi dane nim pojechać cały sezon. Zdecydowanie. A na koniec roku myślę, że będzie tradycyjnie Barburka wtedy Lancerem, czy myślisz, że bardziej właśnie samochodem klasy R5? Zobaczymy, ale raczej już ten samochód nasz nie będzie się nadawał do startu w rajdach. Mhm. Już w tym roku było to takie na granicy rozsądku. Jest jakby bardzo, bardzo lekki, bardzo powycinany i by się bardzo zdewastował. Więc prawdopodobnie w przyszłym roku też będziemy się starali skorzystać z konstrukcji R5, tylko patrząc po przygotowaniach i tym po raz pierwszy to poczuliśmy i zobaczyliśmy, będziemy się starali dużo lepiej przygotować i dużo, dużo lepiej przygotować też taki samochód klas R5. No i będziecie godzić, myślę, Kajetana Kajetanowicza i Miko Marczyka, bo to też niezwykła walka. Czy był kierowca, za którym mocniej trzymałeś kciuki? No zdecydowanie Sroka, który jest totalnym objawieniem i genialnym kierowcą. O nim będzie jeszcze głośno, prawda? Bardzo się, no to zdecydowanie, więc bardzo się przyglądałem jego jeździe. A tak poza tym to tak skupiałem się w pełni na tym, co do mnie należało, czyli na jeździe. I tak naprawdę wiedziałem, jakie losy będą w czołówce, bo to było widać gołym okiem od pierwszego odcinka, jak są przygotowani poszczególni kierowcy i samochody. Więc tutaj naprawdę ktoś by musiał popełnić duży błąd, żeby się to zmieniło. A są takiej klasy kierowcami, że tego błędu nie popełniają, więc jakby od samego początku tutaj nie miałem żadnych wątpliwości, a tak naprawdę zająłem się stricte jazdą. Zawodnicy klasy światowej, zawodnicy klasy europejskiej, ale jak pokazaliście, Michale, na tym rajdzie, wam również udawało się świetne rezultaty kręcić i przede wszystkim cieszyć nas piękną jazdą, a ja myślę, że oprócz GSMP, no życzymy wam startu chociaż w jednej rundzie, jakimś klasycznym rajdzie zaliczanym do rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. Myślę, że to byłoby także pewne spełnienie marzeń, ale także miła próba tego, jak to jest na rajdach samochodowych. Takich dłuższych, takich również rajdach mocno wymagających. Zdecydowanie marzy nam się taki start. Zobaczymy, czy nam się on uda w tym roku, czy kiedyś indziej. Mhm. Ale to jest zupełnie inna też dyscyplina. Jakby miejcie świadomość, że rajd Barburka nie ma za wiele wspólnego z klasycznym rajdem. Jest to w formie bardzo, bardzo skróconej i to jest miejsce, gdzie można się przygotować bardziej na zasadach wyścigów górskich jak rajdów. Zdecydowanie tak, ale ten rajd też nam się podoba, ta rywalizacja również nam się podoba i trzymamy kciuki, słuchaj, za przyszły sezon. Michale, bardzo dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia do dzisiejszej rozmowy. To ja bardzo dziękuję za zaproszenie do rozmowy. Słuchajcie, drodzy słuchacze, o tym gościu powinno być głośniej. Michał Ratajczyk, powtarzajmy to bardzo, ale to bardzo często, człowiek niesamowicie utalentowany. No i co, możemy życzyć Tobie także dobrego spędzenia tej takiej zimowej przerwy i dobrego wykorzystania treningu, jazdy samochodem i nie tylko, do tego, aby sezon 2022 był sezonem spokojniejszym już od samego startu. Dziękuję bardzo wszystkim słuchaczom. Zapraszam do śledzenia naszej strony DAF Racing. Jeżeli tylko uda nam się pozyskać partnerów, to zobaczycie nas na pewno w większej ilości miejsc, między innymi w rajdach. Dzięki serdecznie. Michał Ratajczyk był dzisiaj gościem w audycji Odcinek Specjalny. Mam nadzieję, że z Michałem będziemy się słyszeć jeszcze w przyszłym sezonie. Michale, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Zapraszam na Odcinek Specjalny. Sporty motorowe w każdy piątek o 17:00. Do usłyszenia. Karol Ferenc.